Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Dzisiaj zrobimy sobie event z Barterem, czyli pierwsza postać z Ginyu Force, ze składu Ginyu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też omówię ogólnie ten skład, w jakie dni, jakie postacie się robi, więc nie wiem, czy będę więcej nagrywał filmików odnośnie farmienia tych kart, bo wszystko jest podobnie i wszystko wam zaraz pokażę. Ale na wstępie, Ginyu Force, czyli będziemy mieli 5 postaci do wyfarmienia. Każdego dnia będzie do farmienia inna postać i w weekendy można farmić wszystkie eventy, ale tylko lecą orby. Każda z tych postaci potrzebuje specjalnych orbów, tak jak na przykład Kid Gohan, czy Goku Junior, czy Bulma i tak dalej, i tak dalej. Czyli w każdy dzień jest dana postać i od poniedziałku do piątku. I możecie farmić, tak jak dzisiaj w poniedziałek, możecie farmić kartę Bartera plus jego orby, we wtorek inna postać i tak do piątku, a w weekend można robić wszystkie eventy, ale tylko lecą orby bez kart. Tutaj wam zrobiłem specjalną grafikę, która będzie też, do której będzie też link w opisie pod filmem, także zapraszam. Proszę bardzo, specjalnie dla was zrobiłem grafikę. Macie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, lecą postacie plus orby, tak jak mówiłem, w weekend nie ma postaci, są tylko orby i macie też liczbę orbów dużych, średnich i małych, które są potrzebne, żeby zrobić te postacie na 100%. Także wszystko macie, zauważcie, że inną ilość orbów potrzeba u każdej postaci, także tak to się prezentuje. Jeżeli zrobicie wszystkie postacie na 100%, to wtedy dostajecie kartę darmową LR, która wygląda, już wam pokazuję, tak. LR Ginyu Force Goku, także Ginyu po przejęciu ciała Goku. Taką kartę LR-kę dostajemy za darmo, jeżeli zrobimy wszystkie te 5 postaci na 100%. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sam event Bartera i podejrzewam, że wszystkie kolejne będą podobnie wyglądać, więc działa to w podobny sposób. W misji, którą zaraz zrobimy, zdobywamy orby. Jedna ścieżka to są te kuleczki małe, small, druga ścieżka są średnie, trzecia ścieżka to są kulki duże. Później możemy zakończyć event bądź kontynuować i tam jak kontynuujemy też mamy do zebrania różne kulki i na końcu jest walka właśnie z bossem, gdzie jeżeli go pokonamy, jest szansa na to, że dropnie nam karta SSR Bartera i jeżeli pojawi się na mapie czasami okazjonalnie Towser, czyli inny przeciwnik, to kartę Bartera mamy gwarantowaną. Także tak to wygląda, podejrzewam, że w każdym evencie będzie podobnie, że jeżeli będzie jakiś inny boss, to karta jest wtedy gwarantowana. Jeżeli nie, no to po prostu jest szansa, że nam wypadnie i tyle. Także przejdźmy może do samej misji, zobaczmy jak to wygląda. Mówię, jeżeli chodzi o tutaj te informacje, które macie na ekranie, link do tego zdjęcia będzie w opisie. Także spokojnie będziecie mogli sobie sami to zobaczyć, pobrać i tak dalej, i tak dalej. Także weźmy sobie, powiedzmy, byle jaki team. Te eventy nie są ciężkie, także nie ma żadnego problemu. Przy okazji zapraszam was na Instagrama, na Twitcha, na grupę na Facebooku Saiyanie Lejto. Wszystkie linki macie po lewej stronie na ekranie bądź pod spodem, mówię, w opisie. Tam wrzucam dużo newsów, zapowiedzi live'ów, informacje o live'ach, gdzie streamuję na Twitchu i tak dalej. I bardzo prawdopodobne, że dzisiaj, czyli poniedziałek wieczór, powiedzmy 19 albo troszeczkę później, bardzo możliwe, że będzie stream z Dokkan Battle właśnie z farmienia tego Bartera. Także jeżeli ktoś chce pogadać, pooglądać, to zapraszam na stream. Informacja też będzie podana na Instagramie, na grupie i właśnie na YouTubie. Jeżeli ten live się odbędzie, to też wstawię taką szybką zapowiedź. No i tutaj są te pola, jak mówiłem, górne pola to są małe orby, środek to są średnie, po prawej ta najniższa ścieżka to są orby duże i tak jak widzicie możemy zakończyć tutaj event, a jak polecimy chmurką dalej, to będzie właśnie walka, gdzie mamy szansę na zdobycie karty Bartera, kolejne orby plus na końcu jest walka z Barterem. Jeżeli on się pojawia, to mamy jakąś tam szansę na jego drop, a jeżeli tak jak mówiłem jest inna postać, czyli w tym wypadku Towser, jakoś tak, w każdym razie to co wam mówiłem, to wtedy jest karta z dropu gwarantowana. I każdego dnia podejrzewam, że będzie podobnie, tylko będą oczywiście inne postacie. Także tak to wygląda. Więc musicie pamiętać, że każdego dnia możecie farmić daną kartę
a w weekend możecie farmić orby, jeżeli sobie ich nie zdążyliście nafarmić, więc powiedzmy, że lepiej nawet przyraszować, jeżeli wam się nie chce przyraszować każdego dnia od poniedziałku do piątku te postacie, żeby mieć ich 14 kopii, 10 na super atak 10, plus 4 na odblokowanie duplikatów Hidden Potential, żeby mieć 100%, także każda karta potrzebuje 14 kopii, żebyście mogli go zrobić na 100%. Tak to wygląda. Mówię, jeszcze raz wam pokażę, o. No, niecałe 400 tysięcy ma ten boss, jak widać, bo Goku uderzył 350, jakieś 370 tysięcy podejrzewam, żeby go pokonało. Także niecałe 400 tysięcy ma taki boss, na przykład Barter, jak widzieliście. No i karta mi nie dropła. Na przykład dzisiaj przechodziłem wcześniej, no to karta mi poleciała za pierwszym razem, teraz się, jak widzicie, nie udało. Więc mówię, jeżeli jest taki boss, to jest losowe, jeżeli jest inny bossik, tak jak było w opisie, czyli w tym wypadku Towser, to mamy kartę z dropu gwarantowaną Bartera. I już wam pokazuję jeszcze, jak ewentualnie ta karta wygląda. Tak wygląda Barter z dzisiejszego dnia, także tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze raz tą rozpiskę, tutaj macie, mówię, każdego dnia, co się dzieje, co można zebrać, ile potrzeba orbów do wymaksowania na 100% na Rainbow, żeby postać była po prostu na maksa zrobiona. I tak jak wspominałem, jeżeli macie wszystkie 5 postaci na maksa, to dostajecie darmową kartę LR Ginyu Force. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie lajka koniecznie. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Tak jak mówię, zapraszam najprawdopodobniej dzisiaj, czyli poniedziałek wieczór koło 19 albo po 19. Bardzo możliwe, że będzie live. Właśnie będziemy sobie robić ten event z Ginyu Force, z Barterem. Będziemy go farmić, także już mogę was zaprosić. Mówię, śledźcie mnie na Instagramie, wbijajcie na grupę na fejsie Sajanie Leito i zostawcie follow na Twitchu, żebyście mieli po prostu powiadomienia o livestreamach i innych ekskluzywnych newsach. Także trzymajcie się, miłego farmienia. Na razie, cześć.